Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne przedstawiają najlepszy na rynku pakiet do edukacji wczesnoszkolnej. Dobry wybór na nowy rok szkolny. Nasze pakiety do edukacji wczesnoszkolnej to przede wszystkim kolorowy, wręcz bajkowy świat zabaw. Dla nauczyciela to komplet gotowych narzędzi, świetnie przygotowanych do pracy. To bogata obudowa metodyczna, bogaty wybór narzędzi multimedialnych, diagnozy edukacyjne i dodatkowe pomoce. W tym myślenie mają sobie równych, bo z nami uczysz o klasę lepiej. Na taki cykl nauczyciele czekali od dawna. Rozpoczynając pracę w pierwszym etapie edukacji, z nowym zespołem nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki zespół do nas trafi. Trudno nam zatem określić, jaki podręcznik będzie optymalny. Podręczniki musimy wybierać w maju, natomiast dzieci przychodzą do nas we wrześniu. Nauka czytania odbywa się na trzech poziomach. Stopniowanie tych poziomów. Dzieci słabo czytające zaczynają od podstawowego, przechodzą o etap wyżej, a dla dzieci, które już czytają, są poczytanki. Żadna z tych grup się nie nudzi, nigdy się nie nudzi. Powstał pomysł na kąciki, stąd też pojawił się kącik Czytam sam, pojawiły się dodatkowe teksty, gimnastyka oka i języka, warto ich znać jako taka ścieżka dla tych dzieci, które mogą więcej, potrafią i tą przestrzeń edukacyjną mają większą. Jeżeli chodzi o kącik Czytam sam, czy gimnastyka oka i języka, to jest ta przestrzeń, która najbardziej dotyczy nauczycieli. To jest taki ukłon w kierunku czytania. Już od dawna wiadomo, że to przede wszystkim percepcja wzrokowa pozwala swobodnie czytać. A jeżeli ta swoboda jest duża, to potem jest zrozumienie i czytanie ze zrozumieniem, które jest oczywiście taką najważniejszą nakładką dydaktyczną. Stąd też czytanie sylab, czytanie liter pojedynczych, czytanie logotomów, wyrazów, które nie istnieją w języku polskim. A służy to temu, że dziecko, nie będąc odpowiedzialnym za słowo, uczy się samej techniki. Skleja litery, zlepia, odczytuje. Dzieci czytają z błędami, mogą, mają prawo. Później tych błędów jest coraz mniej i kiedy ta swoboda techniki czytania jest duża, pojawiają się wtedy zdania. I to jest ten etap, który jest szalenie ważny, a szczególnie w momencie, kiedy nasz odbiorca jest rok młodszy, kiedy przychodzi do szkoły dziecko 6-letnie i musi znaleźć tę przestrzeń, w której będzie mogło się swobodnie poruszać. Nadrzędnym celem było także podanie nauczycielowi różnych pomysłów, metod, zabaw, takich, aby właśnie nauczyciel nie musiał tego poszukiwać poza pakietem. Wiadomo, że wokół dydaktyki są różne zabawy, ćwiczenia, sprawdzone metody, tak jak zabawa w czytanie Glena Domana czy metoda 18 struktur wyrazowych. Naszą misją, naszym celem było, aby to znaleźć w pakiecie. Słoń to koń, koń ma dłoń, kamień to słońca blask. Słoń swą dłoń bierze bańki, niedługo zgniecie je, więc nie martwcie się. Dziecko, pomimo że zna litery, przychodzi do szkoły bardzo często nieprzygotowane w sferze emocjonalnej. Listy od Hani i Henia to blok wychowawczy, który
pomaga nauczycielom i wychowawcom w oswajaniu emocji. Emocji, które towarzyszą naszym dzieciom właściwie w każdym momencie. Jaki morał z tej bajki? Jest najważniejsza przyjaźń. Najważniejsza jest przyjaźń i jeszcze coś jest bardzo ważne. Jest lepszy. Że każdy ma jakiś talent, każdy jest inny, ale to nie znaczy, że jest od nas lepszy. Ani gorszy. Jest po prostu inny. Hania i Henio odczuwają dokładnie takie same emocje, z jakimi borykają się nasi uczniowie. Czasem mają jakieś kłopoty. Często te kłopoty my dorośli lekceważymy, a dla dzieci są one wielkimi problemami i dzięki listom daje się je oswoić. Na uwagę zasługuje fakt wydzielenia matematyki z pakietu jako oddzielnego podręcznika, w którym znajduje się szereg ćwiczeń, szereg zadań dla dzieci na różnych poziomach. Do pakietu dopasowany jest kuferek rozmaitości, w którym znajduje się szereg pomocy matematycznych. I ten kuferek wspomaga, wspiera, rozwija zdolności matematyczne. Mam pewność, że we wrześniu, kiedy przyjdzie do mnie pierwsza klasa, każda grupa dzieci będzie miała temat do pracy, możliwości do pracy, nie będzie się nudziła. Mi się najbardziej podoba w Tropicielach, że są duże czytanki i lubię, jak pani Beatka zadaje do domu właśnie takie czytanki i są w nim historyjki o smokach. Można nawet poznawać nowe litery. Można zrobić na przykład kwadrat z tych sznurówek. Jeszcze mi się podoba kuferek, bo tam są fajne rzeczy. Szkło powiększające, sznurówki, liczydło i lusterko. To tak w Tropicielach, że tutaj musimy wytropić na przykład co jest na zim. Tutaj to jest... To było, jak nas dziewczynę było na świecie, to jest teraz, a tak może wyglądać przyszłość. Gdybym nie była autorką Tropicieli, wybrałabym właśnie ten pakiet. Jest naprawdę najfajniejszy, najciekawszy, najbardziej na teraz, po prostu taki dla dziecka.